Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie w Duma 2 na koszmarze, zbierając wszystkie sekrety. W tej papce co prawda nie będzie sekretu, ale będzie za to hardkorowo i tak naprawdę jest to ostatnia mapka już z takich prawilnych. Potem nas czeka jeszcze tylko walka finałowa z bossem Icon of the Scene, czyli mapka numer 30, ale to powinno pójść prosto, bo tak naprawdę niczym to się nie różni od bossa na Ultra Violence. Także skupmy się teraz na mapce The Living End. Jest to ostatnia, tak jak powiedziałem, mapka, jest bardzo hardkorowa. Zwłaszcza tutaj ten początek, powiem wam szczerze, że chyba z 40 razy zginąłem, nie wychodząc dobrze poza ten obszar. Tutaj szybko musimy zebrać zielony pancerz i sobie śmigam szybciutko, tak jak widzicie, robię to wszystko w ekspresowym tempie. Już miałem opracowane po prostu co do piksela. Musiałem się przedostać do teleporta, teraz tutaj trochę osłabiam tego Hell Knighta, spadam na dół, żeby tutaj wejść sobie jeszcze do takiego jakby sekretu, gdzie jest plazma. Co prawda na tej mapie nie ma oficjalnie sekretów, widzicie, jest 0 na 0, ale bez tej plazmy to praktycznie mógłbym tej planszy, w ogóle do tej planszy nie podchodzić. Tutaj się od razu przeteleportowaliśmy do też takiego hardkorowego pomieszczenia, gdzie są 3 kakodemony i 2 pain elementale. Też zginąłem tutaj mnóstwo razy, tutaj czasami ten kakodemon lubił mi zablokować drogę powrotną. I teraz mamy tutaj taki ciekawy myczek, żeby trochę sobie skrócić planszę i przy okazji zaoszczędzić amunicji, to skaczemy sobie bezpośrednio od razu tutaj, odpalam ten przełącznik i szybko uciekam w to miejsce. Ja sobie tak to wymyśliłem, oglądałem różne demka, każdy to robił inaczej. Właściwie każde demko, kto grał na koszmarze, wyglądało zupełnie inaczej. Ja wymyśliłem sobie coś takiego pośrednio, więc czekam sobie z tą plazmą tutaj po włączeniu przełącznika, aż mi się mostek podniesie. Jak już minie odpowiednio tam około 30 sekund, 20 paru, no to lecę z powrotem tutaj. Tak jak widzicie, mocno oberwałem, ale już mostek się prawie podniósł. Tutaj zbieram duży pancerz, mega armor, więc za chwilę już będzie troszeczkę lepiej, chociaż jak widzicie, cały czas mi się zdarzają błędy i w sumie to jest taka już odwieczna prawda, że na ogół te rany, które są udane, to one nie są takie perfekcyjne, jakby się mogło wydawać, bo czasami naprawdę potrafi 3/4 planszy pójść po prostu idealnie, że nawet nie zarobię hita, a potem w ułamku sekundy po prostu coś mnie dopada i jest papanara tak zwane. No i tak jak widzicie, tutaj w miarę mi to jakoś idzie, przewijam się powoli do przodu, tutaj jest... Jak już mniej więcej jestem w tym miejscu, to jest dosyć stabilna ta plansza, ale i tak jeszcze można zginąć wszędzie. Najbardziej to się boję po prostu powrotu teraz na zewnątrz, gdzie tam czeka na mnie te 6 kakodemonów, które wypuściłem. Tak naprawdę w sumie tylko wam mignęły okiem, ale one tutaj cały czas latają, a ja wokół nich tylko szybko przebiegam. Tutaj zdaje się też zlamiłem z tym, z Archvilem sekwencję. Zaraz zobaczę, o ile to jest ten run. Bo powinienem sobie tutaj zebrać berserka, powinienem, o właśnie, przełączyć przełącznik i wskoczyć sobie tutaj, o właśnie, i powinienem już lecieć dalej, a ja spadłem tutaj i musiałem jeszcze raz wjechać windą, przez co musiałem jeszcze raz się spotkać z Archvilem. No tym razem go zabiłem, trochę się martwiłem, że mi może amunicji nie braknąć, nie starczyć, ale jak się okazuje, tutaj mi się udało trochę przyoszczędzić, bo nie musiałem zabijać praktycznie żadnego kakodemona, tylko tego jednego tam musiałem trochę popchnąć. I tutaj teraz sobie wchodzimy powolutku, kolejne takie dosyć hardkorowe pomieszczenie, gdzie od razu dużo się dzieje, musimy szybko się pozbyć szkieletorków, no i potem tych podstawowych hit skanerów jak najszybciej, zbijamy tego Hell Knighta tam u góry, bo musimy się tam przedostać, zbijamy również tego Bankubusa tutaj i właśnie tym przełączniczkiem odpaliliśmy sobie teraz kolejną sekwencję, którą musimy tam wykonać, aby odpalić już przejście na koniec planszy. Teraz tutaj sobie wybieram to środkowe przejście jako pierwsze. Tutaj jest Revenant, mamy pierwszy przełącznik, ale wybrałem to jako pierwsze, bo mamy tutaj dodatkowe naboje do plazmy. Teraz sobie pójdę w lewe to przełącznik. Wiem, że niektórzy od razu przeskakują tam, bo da się tak zrobić w prawe miejsce od razu do exitu. Tylko trzeba mieć naprawdę pixel hunting tam już wyliczony, jak to zrobić, żeby się dobrze odbić od ściany. Ja gram jak gram na koszmarze, to gram na tyle chaotycznie, że nie byłbym w stanie prawdopodobnie tego zrobić, więc po prostu zrobiłem to prawidłnie, tak jak się tą planszę robi. I teraz już tylko schudkami do góry tutaj się modliłem, żeby mnie któryś hitscanner nie zabił, bo jest ich po prostu tutaj miliardy. No i mijamy tylko cyberdemona. I w ten oto sposób kończymy. Nawet się okazało, że 100% killi mi się udało zrobić. Prawie wszystkie przedmioty nawet przez przypadek zebrałem.
Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o generalnie o Doomka na koszmarze. Tak naprawdę żegnam się z wami już teraz, bo plansza ostatnia to będzie tylko sam gameplay już bez mojego komentarzu. Tam nie ma co komentować, obejrzycie sobie po prostu walkę finałową z bossem. To będzie trwało pewnie w granicach 2 minut. Myślę, że każdy to zna. A tak to wam powiem, jako gracz, który gra 25 lat w Dooma przynajmniej, to pierwszy raz udało mi się ukończyć Dooma 2 na koszmarze. Tak, taka prawda, że nigdy do tego nie podchodziłem, nie uważałem tego za jakiś must have ani nic takiego, ale no jakoś tak mnie ktoś z was przekonał, już nawet nie pamiętam kto, i dlatego ukryłem na kanale cały gameplay z Ultra Violence i zacząłem nagrywać od nowa. No i tak naprawdę udało się, można powiedzieć. Ja wiem, że jeszcze jest mapka 30, ale to już jest, naprawdę, to jest tylko formalność. Czy będzie coś dalej? Powiem wam tak, że z Doomka są dziesiątki paczek fajnych, które bym chciał ograć, ale obawiam się, że po prostu za mało ludzi się tym interesuje, więc jak już to będą się pojawiały, może jakoś na live'ach bardziej sobie pogramy, albo może jakąś taką serię po prostu, jakąś paczkę wybiorę taką bardziej casualową, żeby się fajnie na to patrzyło, a nie było zbyt trudno. Bo i tak mam wrażenie, że tylko kilka osób to ogląda tak na poważnie. A mnie na przykład ukończenie tej planszy kosztowało około 2 godzin teraz tutaj. Także no nie to, że mi się nie opłaca, tylko po prostu za mało ludzi to ogląda, tak się umówmy. A teraz już dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych. Cześć!